Dziś będziemy pakować wreszcie silnik w ramę. W ostatnim odcinku sprawdzałem ciśnienie sprężania, wyszło całkiem nieźle. Dlatego teraz zepniemy sobie silnik ze skrzynią i wpakujemy w ramę. A skrzynię mam nową. I w sumie nie tylko skrzynię. Tu jest nowa skrzynka z W124. I do tej skrzyni konieczne było kupienie koła jednomasowego XC180. Ten silnik z W208, który mam, ma koło dwumasowe i w nim jest nieco krótszy wałek sprzęgłowy skrzyni. Dlatego przy przekładce na starszą skrzynię konieczna jest też zmiana na jedną masę. Zawsze jedna masa to lżej niż dwie masy, nie? Nie, to nie do końca tak działa, ale nawet z ciekawości sobie zobaczę, ile waży sprzęgło jednomasowe kompletne i dwumasowe. Bo wiecie, że o kilogramy w kamperze, szczególnie w Żuku, który ma 2,5 tony ładowności, trzeba walczyć. Przepraszam, dopuszczalnej masy całkowitej. To teraz sobie wezmę silnik na żurawie i odkręcę dwumasę, także można było złożyć go na nowej skrzyni. A jeszcze jedną rzecz wam powiem ciekawą, którą zauważyłem w tym silniku. Mianowicie, jak ustawiałem ten silnik w miarę w pionie do pomiaru ciśnienia sprężania, to zauważyłem, że on tutaj te łapy ma w miarę w poziomie. Widzicie tą dolną płaszczyznę montażu łap tutaj i tutaj. Ona jest tak jakby w jednej linii. I to jest chyba płaszczyzna montażu silnika w aucie. Nie wiem, czy to jest tak idealnie w W208 w poziomie ustawione, ale ja chyba tak zrobię, że po prostu wypoziomuję te łapy do poziomu ramy i to dużo ułatwi jakby układanie tego silnika, bo czasami jak są w silnikach łapy tak, że jedna gdzieś niżej, druga gdzieś wyżej pod jakimś skosem, no to wpasowanie w ramę Żuka byłoby kłopotliwe, a tutaj jest dość fajnie. Jeszcze nie mówię hop, bo zobaczymy, na jakiej wysokości wyjdą te łapy, czy nie trzeba będzie ich gdzieś przesuwać. Ale jestem optymistą i mam nadzieję, że ładnie się wgrają w ramę. A to teraz zrzucamy dwumasę. Dwumasę będzie blokował jeszcze rozrusznik, więc jego też odkręcę. Ty mówisz, że ja takiego klucza nie będę miał. A jednak w starym, zardzewiałym zestawie się coś znalazło. Tak jest, to jest to. Boję się użyć pneumata, żeby nie obrobić tego klucza, bo drugiego takiego to nie mam. O nie, jest to dobry zestaw kluczy. Wow, mi obkręcił się klucz, tylko śruba. Świetnie. Spróbujmy, czy to zejdzie łatwo. A chyba zejdzie łatwo. Ojej. No to chyba dwumasa jednak jest podwójną masą w tym przypadku. Ulala. Ale tutaj ładnie pod spodem jest. Dobrze, porównajmy sobie teraz koła zamachowe. Czy trafiłem z zakupem, bo zakup był robiony zdalnie. Tu sobie też tarczę sprzęgły odkręcę. Nie wiem, czy to tak oryginalnie było spawane, ta dwumasa. Trochę brzydkie te spawy. Czy to ktoś zaspawał dwumasę, żeby nie była dwumasą? Ale z tego co patrzyłem, to ona się obracała. Widzicie? Tu są takie spawy. W tych takich szczelinach fasolkowych. Układ zębów odczujnika wału nam się zgadza. Mamy ten wypust na dwa zęby, tak? Na dwa? Chyba na dwa w Mercedesie były. Z tą płaszczyzną chyba też jest tak samo. Otwory są takie same. I wieniec jest też taki sam. Czyli powinno pasować. Teraz sobie sprawdzę to, co wcześniej już mówiłem, czyli jaka jest różnica kilogramów między dwumasą a jednomasą. Do tego celu wykorzystałem sobie najzwyklejszą wagę. Najpierw dwumasa. ...16 kg i jedna masa.
8,3 kg. Jest to 8 kg uzyskanych na żuku, ale nie wiem, czy taka niska masa koła zamachowego to akurat dobrze na żuka, bo wtedy jakby silnik się wkręca szybciej, ale jest troszeczkę mniej stabilny. Nic, zobaczymy. No to jest dosyć duży przeskok, no 8 kg, jakby drugie takie koło, no to jest trochę. Nie wiesz, że jakoś tu dociążymy czy coś. Bo ta jedna masa jest też z Mercedesa C180, czyli z 1.8. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze sprzęgło zważę. Tu też mam dwa sprzęgła. To jest od jednej masy, komplet sprzęgła, 5,3. I od dwóch masy komplet sprzęgła, 4,9. To sprzęgło jest trochę lżejsze. Bo przy jednej masie sprzęgło już ma sprężynki, a przy dwóch masie sprzęgło takich sprężynek nie ma. W przypadku jednej masy to właśnie tutaj są amortyzowane drgania od silnika. No to wiemy, na czym stoimy. Jesteśmy jakieś 8 kg do przodu. Zawsze to 8 litrów wody. Trochę mnie zastanawia ta niska masa, jedna masy. No jeżeli będę szukał jakiegoś innego koła zamachowego, może te większe silniki 2.0, 2.3 mają cięższą jedną masę. Ale na razie skręcę na tym, bo to w sumie chodzi tylko o to, żeby wpasować silnik ze skrzynią w ramę, a później się będziemy martwić. Zawsze można sobie dotoczyć jakieś obciążenie do tej jedno masy, dokręcić i to nie jest jakiś duży problem. Opa! A myślałem, że to taki fajny żarcik słowny będzie, że dwumasa dwa razy cięższa. A to jednak prawda. No to teraz przykręcimy sobie jedną masę. Boziu, to nazewnictwo to jeszcze jak był jakiś zamiennik tego słowa. No to tak cały czas jedna masa, dwumasa. Trochę przypalona jest, ale tak jak mówię, ten silnik będę jeszcze rozbierał później. Przed włożeniem takim ostatecznym sprzęgło, pozwoleniem i tak dalej, bo to na razie tak skręcam jak jest. Nie wiem, czy śruby nie będą teraz za długie, ale chyba nie powinny być. No tylko teraz chyba tutaj powinienem mieć łożysko wbite jeszcze przecież. Bo tam w dwumasie jest osadzony w dwumasie. A ja tego łożyska niestety nie mam. No ale to w takim razie skręcimy tylko tak. Może nawet sprzęgło nie będę zakładał, tylko przykręcę skrzynię, żeby po prostu gabaryt mieć taki jak należy. Także jak nie ma tego łożyska, to sprzęgło nawet nie będę zakładał, bo będę miał tylko problem z trafieniem wałkiem w tarczę. A tarcza jakby pasuje do tamtej skrzyni, więc powinno być ok. Teraz też widać, skąd wynika różnica długości tych wałków, którą mam za chwilę zresztą pokażę na tych skrzyniach. No po prostu tutaj łożysko jest założone w dwumasie, gdzieś na tej płaszczyźnie, a tutaj jest łożysko wbite aż w wał. Nie mam też jeszcze niestety oryginalnych śrub do skrzyni, dlatego coś będę kombinował, ale jak nie ma sprzęgła, to musi się tylko trzymać. Jakby sprzęgło nie będzie nam odpychać skrzyni, więc luz. Skrzynie prezentują się tak. Ta jest W208, to jest W124. Ta jest ta, którą kupiłem. I tutaj możecie zobaczyć teraz. Postaram się wam to pokazać. Tutaj wałek wystaje tyle, a w tej wystaje tyle. No chyba zauważalna gołym okiem różnica. Tutaj troszeczkę więcej wystaje. Różnią się też troszeczkę długością całe, tamta jest krótsza. To chyba dobrze, z tego co tak zgrubnie mierzyłem do ramy. No i różnią się przede wszystkim tym, dlaczego tą skrzynię w ogóle zmieniam, czyli wyjściem na linkę. Żeby się nie bawić z jakimiś innymi prędkościomierzami, bo też chcę mieć oryginalny w sumie w żuku, jakimiś próbami zrobienia napędu do tej skrzyni. Wiedziałem, że kupię tą skrzynię. Ona ma tutaj wyjście na linkę. W tym miejscu tu jest nawet jakiś kawałek starej linki. I teoretycznie powinno się dać stąd puścić napęd na licznik żuka. Teoretycznie, tak jak też wspominałem wam, przełożenie mostu i wielkość koła w żuku daje tą samą wartość, co przełożenie mostu i wielkość koła w tych Mercedesach. Czyli jeśli przełożenie samego napędu licznika, czyli ślimak, jest takie samo w przypadku skrzyni żuka i Mercedesa, to będzie nam pokazywało prawidłową prędkość na liczniku. Jeśli nie, to mam drukarkę 3D, wydrukuję się dodatkową skrzynkę na linkę,
znaczy skrzynkę, to tak powiedziałem, skrzynię biegów, taką przełożenie, przekładnię, taką przekładnię na linkę na dobrą sprawę. Na jednej lince zębatka, na drugiej zębatka zamknięte w pudełeczku, zalane jakimś smarem. No i wtedy przełożeniem zębatek sobie już będzie można doregulować jakby przełożenie napędu licznika. Też fajnie, bo w tej skrzyni mam poduchę, w tamtej nie miałem, więc już mamy wszystkie trzy punkty podparcia silnika. Będzie można to ładnie wpasować w ramę. Tu mamy resztkę wału Mercedesa, bo była odcięta na złomie. Też zresztą ten łącznik gumowy to jest... Także odkręcę to, żeby nam nie przeszkadzało i będziemy pasować skrzynię. Odkręciłem już tą resztkę wału i zobaczcie, co zostało z tego przebugu. Dosłownie ręką go urwałem. A jeszcze nie powiedziałem wam, że te skrzynie mają takie same przełożenia, albo bardzo podobne. Z tego, co pomierzyłem, to tam kilka stopni obrotu się różni ten wałek zdawczy na piątce, ale jakby w kierunku dłuższych przełożeń, więc jest spoko. Żeby się nie targać zbytnio z tą skrzynią, to zrobię sobie tak, że ją rzucimy na krzesełko. O. Tak. Podjedziemy sobie ładnie. Silnik troszeczkę opuszczę i wtedy sobie zjedziemy skrzynią do silnika. Chyba jest ok. Tylko troszeczkę wypoziomować. Swoją drogą, jakbyście kupowali kiedyś żurawia, to złoto to jest kupić go z taką trawerzą, którą można sobie poziomować silnik. Widzicie, teraz się będzie pochylał w kierunku skrzyni. I zjeżdżamy ze skrzynią. Tu oczywiście nie ma teraz celowania na wałek, więc to będzie proste. Ale już później wycelować z wałkiem, to się trzeba będzie postarać. Uff, pasuje chociaż do silnika. Niestety trochę improwizacji. Jak widzicie, muszę sobie popodkładać. Muszę kupić komplet tych śrub. Albo w sumie jeszcze napiszę do właściciela tego silnika, bo ponoć gdzieś je miał, miał mi wysłać, ale jakoś się wreszcie nie zgadaliśmy. No, już powinna sobie pięknie wisieć na silniku. Ja sobie wkręcę jeszcze jedną śrubką, żeby ładnie na obwodzie była ściśnięta. No i pięknie już całe serducho sobie dynda. Bardzo mi się podoba ten silnik. Nie wiem, sam jakby jego design, że tak to ujmę, to jak to jest wszystko rozwiązane, mi się podoba. Daleko mi zawsze było do Mercedesów, ale zaczynam się przekonywać. Żuraw teraz pod ścianę ile się da i będziemy wjeżdżać lamą. Dobrze, no to nadeszła wiekopomna chwila. Pakujemy silnik do ramy. Wygląda, jakby miał pięknie siąść. Widzicie, tu jest takie podcięcie w tym silniku na sanki oryginalne z W208. I tutaj mamy idealnie pod nim sanki żuka. Tylko, jakbym chciał tak nisko opuścić ten silnik, to muszę wyciąć to. Wyciąłem tak na równi z tą poprzeczką, bo tutaj dookoła jest o dziwo dobrze obsypowane. Będę musiał to kiedyś z mikroszlifierką sobie podejść i ładnie wyciąć, tak żeby nie uszkodzić tej poprzeczki. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj pakujemy silnik. Jeszcze się zastanawiam, czy nie odkręcić tego. Zamiast tego układu kierowniczego, który niby jest po remoncie, ale ma dość duże luzy. Klasyka. Będzie przekładnia listwowa. Mam już ją kupioną, także gdzieś tam pewnie niedługo też będę ją pasował. Ale najpierw chcę tutaj zobaczyć, jak wejdzie silnik. Ależ to pięknie tutaj będzie pasować. Mogę sobie w sumie bardzo powoli go opuścić.
No zobaczcie, jak się to pięknie tutaj chyba wpasuje. Jedyne co, to nie wiem, czy nie będę musiał przerabiać jednak tych poduch. Widzicie, one wychodzą tak ni w tą, ni w tą. Tak trochę na ramię, trochę na sankach. I nie wiedzieć, gdzie je montować. Pasowałoby, żeby było jeszcze niżej. W sumie dużo niżej, więc pewnie mnie czeka przeróbka tych poduszek. I ta podobnie wychodzi, tylko ją będzie ciężko pokazać z tej strony. O, widzicie? Tak wychodzą, że ich już bardzo w dół nie dam rady opuścić. Co najwyżej tą lewą, bo one troszeczkę są tak niesymetrycznie. O, może akurat się uda, jak ta lewa siądzie niżej, to cała oś silnika osiądzie. No tutaj pasowałoby nam tyle zejść. Tu mamy wał w tym miejscu. Pasowałoby tyle zejść, żeby ta śruba była poniżej tej belki, bo chciałbym zostawić odpalanie skorby, żeby zostało to jako taki smaczek. Nie wiem, czy mi się uda ten silnik obkręcić korbą, bo on ma wyższy chyba stopień spężania niż Żukowski, ale jakoś damy radę. A wystarczy w sumie obniżyć to poniżej tej belki, czyli ta jak oryginalnie była oś silnika. I tutaj sobie dospawamy oryginalną śrubę, podtoczymy tamtą i tą obspawamy tak, żeby można było odpalić. Zanim go zacznę jeszcze też głębiej ustawiać ten silnik, to sprawdzimy sobie wał, albo raczej wały. Już wam mówię, o co chodzi. Mam też wał z Mercedesa, ale ten wał ma tylko jeden krzyżak, a na końcach miał tylko takie elastyczne łączniki, jak wam pokazywałem przy skrzyni był. I ten wał się tutaj nie sprawdzi w Żuku, bo Żuk ma zawieszenie zależne, Mercedes ma niezależne. Czyli tam jest, w Mercedesie jest most w jednym miejscu, nie rusza się główka mostu w ogóle, a w Żuku cały most pracuje, prawda? Dlatego zostaniemy sobie przy wale starym, ale on będzie chyba trochę za krótki. Czekajcie, gdzie tu jest podpora? Tu jest podpora. Czyli on w ogóle w drugą stronę musi iść. Widzicie, ten wał ma trzy krzyżaki na początku, na końcu, na środku i przez to jest w stanie się dopasować do wysokości kąta wychylenia tylnego mostu. No, jest za krótki, ale do tyłu go nie przesuniemy. Tyle to jest maks, co mogę przesunąć. No ale poczekajcie, przykręcę sobie ten wał, zobaczymy na spokojnie, jak to wygląda. Podporę też sobie przekręcę z tamtej ramy i wtedy będziemy coś więcej wiedzieć. I później będziemy gdzieś ten silnik wpasowywać. Może się okazać tak, że ja silnik wpasuję, wspawam elegancko do ramy, a tutaj braknie centymetra, żeby się spiąć z tym wałem. Gotowe. Skręcam to na moście Żuka, bo most Skilly Sportage ma główkę ramy troszeczkę bardziej cofniętą w tym kierunku. I jeśli będzie pasowało na żukowskim moście wszystko, to wtedy do mostu Skilly dorobię po prostu flanszę, która będzie przejściówką z rozstawu kij na rozstaw śrub Żuka i wtedy się zniweluje ta odległość, ta różnica długości tych główek. Dobrze przemyślane? Dobrze przemyślane. I będę mógł wtedy w łatwy sposób sobie przerzucić ten most na tamten i tamten na ten, bo nie wiem, jak się będzie na tamtym jeździło, a nie chcę sobie blokować dróg. Chociaż ktoś już mi napisał, że ma właśnie most z kij w Żuku i że jest super, dużo lepiej i stabilny. No to teraz spróbujmy podwiesić. No, całkiem ładnie się to trzyma. No i niestety piękny, misterny plan lek w gruzach. Brakuje dobrych 20 centymetrów. Papara, jajajaj. No i pewien szalony plan. Tu mamy 20 centymetrów. Nie, tu mamy 40 jakiś. Myślę, że przesunąć miskę olejową aż za zawieszenie. Ale to chyba nie pyknie. Zresztą ten silnik maksymalnie z przodu byłby dobrą opcją, bo fajnie by była wtedy masa rozłożona, jak z tyłu będzie dużo, dużo rzeczy na pacy. No muszę to przemyśleć sobie na spokojnie. No zobaczymy się w takim razie za chwilkę. Dobra, powiem wam, na czym stanęło. Opuściłem silnik
najniżej jak się da. I te poduszki, no teoretycznie mogłyby tutaj gdzieś być zamocowane nawet w tych oryginalnych miejscach na poduszki żukowskie. Tutaj oryginalnie w żuku były poduchy na tym takim prostokątnym wypuście. I z drugiej strony tak samo siedzi. I nawet gdzieś tam by się dało to przesunąć, nawet są jakieś prześwity tu obok tych poduch. Więc dałoby się to tutaj zamontować. Ale mamy taki problem, że jak widzicie, ten silnik jest pod skosem w tamtym kierunku. A tutaj potrzebujemy jeszcze troszeczkę w dół opuścić skrzynię, bo to jest maks, na co może wał pozwolić. Więc troszeczkę niżej ta skrzynia mogłaby być. To jak jest, to jest minimum, o w ten sposób powiem. Ale no musimy jeszcze przód opuścić, bo jest silnik pod skosem. Więc problemem jest te kilka centymetrów, chyba 12 z tego, co mierzyłem, który jest tutaj między silnikiem a sankami żuka. Tyle jeszcze pasuje go opuścić, że ładnie siadł w to wycięcie, które ma w misce olejowej. I wtedy było cudo, bo wtedy też przód razem z tą śrubą, o której już mówiłem, opuściłby się idealnie poniżej tej belki. Może by było troszeczkę za wysoko jeszcze, wtedy by się najwyżej podcięło troszeczkę belkę, ale no to jeszcze by wyszło później w praniu. A z wałem, z tym za krótkim wałem, wymyśliłem pewną rzecz. Czy oczywistym rozwiązaniem jest możliwość zrobienia wału na zamówienie? Spoko. Tylko że w razie jakiejkolwiek awarii, nie daj Boże, no to trzeba robić kolejny wał na zamówienie. Nie ma tak, że jedziesz sobie, o, na złom, weźmiesz sobie. I dlatego pojadę jutro na złom i spróbuję odnaleźć jakieś wały z Lublina. Może akurat mają ten sam rozstaw śrub. Niby mosty były te same, co w Żuku. Tylko szersze. Ale chyba miały różne właśnie rozstawy śrub mocujące wał. Jeśli by mi się udało, to super by było znaleźć wał z Lublinka, który byłby dłuższy te 20 cm, no bo Lubliny były dłuższe od Żuków. Więc może akurat się to uda odnaleźć. A jeszcze wracając do tej odległości, tam między sankami a silnikiem, której potrzebujemy, żeby opuścić też tutaj przód, to będziemy potrzebować innych łap silnika i innych poduszek najprawdopodobniej. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Ja muszę zrobić dogłębny research, jak dalej z tym działać, ale podoba mi się, jak fituje ten silnik w ramę, bo widać, że będzie fajnie pasował, tylko trzeba troszeczkę go przerobić. Nie wymagajmy zbyt dużo od silników z Mercedesa w Żuku. Także dzięki wielkie, trzymajcie się, szczała! Wciąż myślicie... Dzięki wszystkich strun.